Witamy serdecznie w czwartym odcinku naszej serii Gospodarstwo według Andrzeja. Standardowo przypominamy widzom z TikToka, że całe odcinki dostępne są na YouTube. W dzisiejszym odcinku nasi bohaterowie zajmują się sianokosami, dzięki którym zwierzęta będą miały zapas paszy aż do wiosny. Pogoda jest niepewna, więc pan Andrzej do pomocy zaangażował także swojego syna Szymona. A teraz oddajemy głos gospodarzowi, który będzie opowiadał na bieżąco o prowadzonych pracach przy zbiorze traw. Dzień dobry, witam serdecznie. U nas właśnie sianokosy, tak jak zapowiadał wcześniej lektor, nie próżnujemy, korzystamy z pogody. Pierwsza łąka już pękła, mój syn Szymon właśnie ją tutaj skończył kosić. Ja już zgrabiam i zaraz tutaj wpadam przyczepą samozbierającą i poleci sobie towar akurat do naszych owieczek. Reszta, co tutaj zostanie, to pójdzie na sianko. Jeszcze mamy drugą łąkę, która w całości też pójdzie na siano. No i będzie po prostu takim zapasem paszy, można powiedzieć, aż do następnych sianokosów dla naszych zwierząt. Mam nadzieję, że tego towaru nam tutaj z tych w sumie dwóch niecałych łąk wystarczy, bo część zaraz pójdzie do bieżącego pokarmu, będzie wykorzystana. Myślę, że jeden tutaj taki wałek jak zrobię, to wystarczy. No ale zobaczymy, ile tam wyjdzie, bo taka jedna samozbierająca by mi się tutaj przydała akurat, pełniutka, i myślę, że by stykało. Co tutaj chciałem powiedzieć więcej? Nam akurat miał prasować sianko nasz sąsiad, z którym współpracujemy bardzo często i usługowo nam tam coś wykonuje, ale niestety sąsiad musiał gdzieś tam pilnie wyjechać, bo jego żona Genovefa się rozchorowała i pojechali tam aż do drugiego powiatu, do lekarza. No i dostałem, że tak powiem, takie pozwoleństwo, by tą jego prasą i jednocześnie naszą piękną ursusiną sobie tą łąkę sprasować. Mieliśmy to robić w kostki, no ale przy kostkach to, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, jest bardzo dużo pracy, trzeba się nadźwigać, także szkoda zdrowia. A taką beleczkę sobie weźmiemy na widły od 30, no i będziemy mieli już tutaj temat zamknięty i nie będziemy musieli się wcale jakoś bardzo mocno napracować, tylko maszyny za nas to wszystko zrobią. No i jedziemy sobie tutaj powolutku, zbieramy trawkę. Zobaczymy, ile z tego jednego przejazdu wyjdzie. No dosyć tak tutaj widzę, szybko się napełnia na tej samozbierającej, więc może drugi pasek nie będzie nam potrzebny. A nawet jeśli, to się zaraz tutaj przesiądziemy na Ursusa C330 i tą trawę się będzie zgrabiać. Łąka tutaj nie jest jakaś strasznie duża, mamy ją już od wielu, wielu lat. Myśleliśmy nawet o tym, żeby ją przeorać i po prostu na ten moment zlikwidować i w jej miejsce gdzieś tutaj jakąś lucernę albo kończynę może posiać do zbioru, albo jakąś nową łąkę założyć. Zobaczymy, no bo już ta łąka tak przez tyle lat nie oddaje tak jak należy i jest naprawdę bardzo mocno wysłużona, także też w tym temacie będziemy musieli pomyśleć, żeby ta efektywność plonu z niej była na takim przyzwoitym poziomie. I dojeżdżamy do końca tego wałka. Zobaczymy. Nie, no nie będzie tutaj pełnej przyczepy, także trochę mało dla naszych zwierzątek. Chyba będę musiał jeszcze troszkę sobie dograbić tego towaru w postaci trawy. Dobra, podjedziemy w sumie. Dobrze idzie, bo opuściłem sobie podbierak i tak nawet bez zgrabiania. Teraz tutaj co tam przyczepa złapie, to złapie. I tak szczerze powiedziawszy, jak dojedziemy do końca, to myślę, że akurat już będzie prawie pełna. O, jest i tutaj mój syn Szymon. Dobra. Dobra, wystarczy. Nie ma co szaleć. Powinno i w zupełności tutaj wystarczyć na jakiś czas. Dobra, to jedziemy na gospodarstwo, damy to od razu na zagrodę, wysypiemy, a Szymon będzie tutaj
przetrząsał od razu. Towar. Dobra. Ruch tutaj nie za duży w naszej wiosce, no ale jeszcze nie jest taka jakaś godzina szczytu, że tak powiem. Jak przychodzi taka 15, 16, a kiedy ludzie wracają z pracy, no to trochę tego ruchu jest, no ale nie jest to Marszałkowska w Warszawie. Dobra, jesteśmy już na gospodarstwie praktycznie. Wjeżdżamy powolutku. Tutaj jeszcze mamy taką styrtę słomy, ponieważ nie zmieściła nam się z ostatnich zbiorów do zagrody i na podściółkę. No i musieliśmy ją gdzieś wysypać. No i tak na razie leży, ale musimy ją tam podrzucić, jakoś ją spożytkować, bo no wiadomo, jakby deszcz padał, no to zrobi się problem i będzie słabiutko. No i teraz pojawił się kolejny problem, proszę Państwa, ponieważ mamy tak zagracony podjazd do naszych owiec i kóz, że będę musiał sobie to przestawić. Także widzimy się za chwilkę. Trochę nam się zeszło z tymi porządkami, by dojechać do naszych owieczek, żeby im wysypać z samozbierającej trawkę, ale się udało. Jednocześnie jesteśmy już na drugiej łące, no i mamy ze sobą tutaj prasę. Pierwsza belka wyszła. A co to mój syn Szymon tutaj robi w ogóle? Rowerem z tym wózkiem przyjechał. Co on będzie robił? No tylko mi nie mów ta, że on przyjechał po tą belkę. Przecież ten rower tego nie wytrzyma, człowieku, no co ty robisz? Spokojnie, tato, zaufaj mi. Za chwilę zobaczysz, jak się wozi belki na rowerze. Chodzę regularnie na siłownię, więc załadować taką małą belkę na rower to bułka z masłem. Przypominam, że mam parę w łapie po tobie, tato. Pamiętasz, jak mieliśmy malucha i robiłeś za podnośnik, a ja wymieniałem koło, bo byliśmy w szczerym polu? No tak było, no ale bez przesady, żeby rowerem wozić belki, no. Synu, przyprowadź rzecz ciapka. Już jest ładowacz do niego podpięty razem z widłami do bel i będziemy na przyczepę ładować, a nie. Przecież co ludzie powiedzą, że mnie nie stać, żeby zainwestować w technologię, tylko rowerem belki wozi z pola. No ludzie, zobacz tak, popierdziela, no. Normalnie czekam, kiedy tylko się wypierdoli, no. Ciekawe, kiedy to nastąpi. Uważaj, samochód tam jedzie, kurwa. Uważaj. Gienek z roboty jechał, to teraz cała wieś będzie wiedziała, że ja belki wożę na rowerze. No kurwa, wstyd jak nie wiem, no. Ja to nie wiem, skąd on czasem bierze te pomysły, no. Kto normalny takie cyrki odwala? Patrz, ta, jeszcze tu ludzie chodzą. Jezu, żeby tylko już go nikt... O Jezu, jeszcze tam ktoś idzie. Boże, kochany, sąsiady chodzą, a ten normalnie takie szopki odstawia. No ale no, jestem cały czas pod wrażeniem, że nie wypiermandolił się. O, no i co żeś narobił? No i co żeś narobił, żeś się furtkę wpieprzył. Ach, kurwa, nie, no idę na łunkę, bo normalnie, nie, szkoda gadać. Mam nadzieję, że już kolejnej belki nie będzie w ten sposób właził, tylko przyprowadzi mi tu elegancko traktor i o, bo to przecież ludzkie pojęcie przechodzi, Dobra, moi drodzy parafianie, odpalamy Ursusa i pracujemy dalej. Trochę tutaj nieraz problem jest przy tej prasie z wyrzutem bel, bo potrafią się zakleszczać w komorze, ale pomału, pomału jakoś to idzie. Ta prasa sąsiada to już też, o jest, ile lat ma. Sąsiad też już tak nie wymienia za bardzo sprzętu, bo skąd to brać. Dobra, tutaj sobie zawrócimy. Dobra. Dobra, no i dobra, i teraz tutaj będziemy na poprzeczniaku prasować elegancko. Tam coś się nie chciało zebrać, ale już mniejsza o większość. Jedziemy dalej. Póki pogoda jest, to trzeba tę siano skończyć i za dalsze roboty się brać, bo to zaraz siewy jęczmienia łozimego, a tu jeszcze cały czas ten owiec czeka na tym polu i czeka, żeby dojrzeć i trzeba będzie go w końcu skosić, bo przecież ile to można. Ludzie, kochani, normalnie końcówka sierpnia, a tu jeszcze owiec za nic nie nadaje. Nawet na pasze, żeby go ściąć. Bo w sumie to i tak chyba u nas na pasze zostanie, także także się go spożytkuje, no ale nie wiem. Nieraz późno siałem, owiec, nie owiec. Jakoś już o tej porze był dojrzały, a tu jeszcze... W tym roku jakoś wyjątkowo naprawdę taki opóźniony ten zbiór będzie. No,
No i czemu żeś nie przyjechał ciągnikiem, tylko żeś do mnie tu przyszedł? No człowieku, no. No pan, no przyszedł oglądać, jak ja pracuję. Widzieliś tam? Ach. Kurde, no. No. No i łucik. No i teraz łucik, no. No i pojechał na dziewczyny, no. Widziałeś pan? Daj pan spokój. I ojciec musi sam robić. Ach. Jakoś damy radę. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj, zanim skończę, to się pojawi, bo trzeba je tam później w stodole belki poustawiać, jak przywieziemy ładnie. Tam co ciągnikiem się wiedzie, to się ciągnikiem wiedzie, ale trzeba je trochę podopychać, przetrulać je. Bo u nas to na tych gospodarkach to tak ciasno jak... Wow. I w tych naszych budynkach też mało miejsca i nie wszędzie wymanewrujesz. Także nieraz trzeba będzie właśnie tam sobie tak pomóc troszeczkę i te belki potulać. Dobra, ja tutaj pracuję dalej i widzimy się pewnie za parę minut. Trochę czasu minęło, ale jesteśmy już na kolejnej łące, drugiej i ostatniej, tej, na której jednocześnie wcześniej żeśmy trawę samozbierającą tutaj zbierali. Niedużo zostało do sprasowania, także zaraz, chwila, moment, to zgarniemy. Trochę tutaj nacisnąłem w gaz, ale muszę zwolnić, bo tutaj już takie tęgie pokosy, żeby nam się ta praska nie zapchała, bo później będzie problem. A jeszcze nie daj Boże, aby coś nawaliło. O jest, sąsiad by normalnie, nie wiem, chyba białej gorączki dostał. Nie dość, że prawie, że charytatywnie tutaj wypożyczenie nastąpiło. Oczywiście rozliczymy się w płynie, przelewem. To jeszcze jakby jakieś właśnie były problemy, awarie przy tym wypożyczeniu, to nawet nie chcę myśleć, jaki sąsiad był zdenerwowany. Już by więcej praski nam nie pożyczył. Ale może kiedy my sami musimy się tak zebrać i fundusze też na nową tą prasę sipmę sprzedać, naszą kostkę, a zakupić właśnie coś porządnego, typu jakaś tam sipma może, ale już okrągła, albo może jakąś starą prasę klasa. No przydałoby się, bo już trochę wstyd tej okrągłej pożyczać. Słomę to jak cię mogę, ale przysianie, które jest dużo, dużo cięższe, to naprawdę trzeba już w okrągłe belki robić, bo to ciężka robota by była i szkoda pleców. No i dobra, tutaj jeszcze troszkę zostało. Zaraz tutaj to chwila, moment, obrobimy i będzie z głowy. Także dziękować za to, że pogoda dopisała. Udało się sianokosy zrobić i jednocześnie pasze dla naszych zwierzątek zebrać. I teraz będziemy już szli znowu w pracę polową. Trzeba będzie poczekać póki co, skosić ten owies, no i potem będą orki pod właśnie jęczmień ozimy, a później pod pszenicę, ale pod pszenicę to jeszcze trochę czasu, bo do siewu jeszcze zostało. Dopiero w październiku będziemy siać, także jeszcze trochę czasu jest, no ale już trzeba mniej więcej pouprawiać wszystko. Dobra, tutaj proszę bardzo, elegancko mamy już prawie koniec. A przecież długo to zleci, trzeba będzie zaraz ziemniaki wykopywać. Ale my tam tych ziemniaków to mamy tylko dla siebie, także szybko, sprawnie to pójdzie wykopywanie. Więc akurat to tak myślę, że 3 godzinki, jak się wszyscy całą rodziną weźmiemy, to chwila moment zbieramy. Wykopywania też dużo nie będzie. Oby tylko kopaczka nasza nie nawaliła, bo ona tak lubi sobie czasem takiego psikuska zrobić. I a to jakaś coś tam z taśmą się zadzieje, a to coś. Kiedyś się wałek zgiął. No i takie są przygody na tej polskiej kurcze wsi. Dobra, mamy wszystko już sprasowane. Także trzeba będzie zjeżdżać w kierunku domu. Od razu sąsiadowi odprowadzę na podwórko tą praskę. Dobra, uciekamy. Nic nie jedzie, dobra, nic nie jedzie, także pędzimy. No, tutaj trochę byleczek wyszło. Mogłoby być więcej, no ale i tak jestem zadowolony. Tak, z mojej kalkulacji powinno wystarczyć do następnych sianokosów, które już będą w następnym sezonie. Dobra, i jesteśmy na wsi. Chwila, moment.
I do sąsiada od razu pędzimy. Szymon tam widzę coś na gospodarstwie chyba robi. Dobra. Dobra. Żeby teraz tutaj ładnie się zmieścić w tą jego wąską bramę, bo to jeszcze też stare zabudowy, stare ogrodzenie. No i nie wiem, gdzie mu tą praskę postawić. A, postawię chyba tu, gdzie stała. Czyli tutaj, o, pod tą siatkę zaraz się podcofnie i będzie dobrze. A jak będzie chciał sobie schować do stodoły czy coś, to nie chowa. Skąd wziąłem, tam odstawiam, krótko mówiąc. Dobra, cofamy. Ło, kurde, ło. Coś się skrzywiło, trochę, żem za mocno pedał nacisnął. Dobra. Jeszcze trochę, o. No i niech stoi, tak jak o, tak jak teraz. Dobra. Uciekam na gospodarstwo. Zaraz przepinam się. O, przepinam. Przesiadam się zaraz w 30 i jadę te belki pozbierać, bo widzę, że mój syn jakoś nie jest do tego skory. Także w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Serduszko. Do następnego.